Cześć, witajcie serdecznie. Dzisiejszy film jest o majteczkach treningowych. Nie o pieluchowaniu, ponieważ jest to wiedza tajemna, nawet dla mnie, mimo tego, że mam trójkę dzieci już odpieluchowanych. Nie było to łatwe i prawdę mówiąc najlepiej poradziły sobie ciocie w żłobku. Tak, jednak niemniej w tym okresie majteczki treningowe są bardzo przydatne. No i dzisiaj właśnie chciałam Wam pokazać, jak nasze majteczki są uszyte, jak ich używać. Majteczki treningowe to jest takie połączenie pieluszki z majteczkami. Dlaczego? Żeby dzieci mogły same je zdejmować. Jak widzicie, one mają tutaj elastyczną gumkę, w nóżkach też są elastyczne gumeczki, w związku z czym dziecku nie sprawi żaden problem zdjęcie, jak już dobiegnie do nocniczka, będzie to mogło zrobić same. A z kolei ten materiał, który jest na zewnątrz, jest wodoodporny, no i ma on za zadanie ochronę waszych mebli i waszych dywanów przed zamoczeniem. W pupusie mamy dwa rodzaje tych majteczek. Jedne mają w środku bawełnę oraz wszyty wkład z bambusa. I te majteczki są troszkę bardziej chłonne, natomiast będą trochę dłużej schły. Majteczki można spokojnie suszyć na lewej stronie, na kaloryferze, dbając o to, żeby ten materiał nie dotykał kaloryfera. Jeśli się boicie, możecie położyć na kaloryferze ręcznik. Możecie też je suszyć w suszarce bębnowej. Drugi rodzaj w naszym sklepie to są majteczki z Coolmaxem oraz wszytą wkładką z mikrofibry. Te majteczki będą troszkę szybciej schły, ale będą trochę mniej chłonne. Także coś za coś. Musicie się zdecydować, czy wasze dziecko dużo jeszcze siusia, czy tylko posikuje. Jeśli posikuje, no to sugerujemy te majteczki, one się nazywają u nas szybko schnące, a jeśli to są jeszcze ciągle po wodzie, no to te majteczki z bawełną. Dodatkowo, jeśli chcecie wzmocnić jeszcze chłonność majteczek, na przykład używać ich na noc, no albo jeśli dziecko naprawdę dużo siusia, to we wszystkich majteczkach, w obydwu rodzajach, dodaliśmy taką kieszonkę, do środka której można włożyć wkład. I teraz nie kupujemy standardowych wkładów, takich jak do pieluszek wielorazowych, tylko musimy kupić mniejsze, ponieważ majteczki są węższe w kroku, już one są przeznaczone dla starszych dzieci, więc żeby im się po prostu wygodnie chodziło, więc muszą to być mniejsze wkłady. Kupujemy wkłady dla noworodka. Najbardziej polecamy te dwa. Jeden to jest mały wkład z bambusa. Mały, nie wiem czy dobrze widać. Nie średni, nie duży. Nawet jeśli kupujecie duży rozmiar majtek, to kupcie ten mały wkład właśnie, żeby on się zmieścił. No i wkład to trzeba troszkę wprawy. Najlepiej robić to na lewej stronie. Przez tą kieszonkę wkładamy do środka. No i teraz majteczki już trochę bardziej przypominają pieluchę, no ale czasami tak trzeba. Będą na pewno bardziej chłonne. Drugi wkład, który pasuje do naszych majteczek, to jest mini booster, czyli taki krótszy. On jest oczywiście mniejszy, będzie mniej chłonny. No i tak samo przez tą kieszonkę wkładacie do środka. W naszym sklepie mamy 5 aż rozmiarów tych majteczek. Żeby dobrać odpowiedni rozmiar, to zawsze powtarzam klientom, nie sugerujcie się tylko i wyłącznie wagą, którą podajemy, bo podajemy tam orientacyjną wagę pasującą do każdych majteczek, tak na przykład to są majteczki L i tam waga będzie podana 13-16 kg. No ale dzieci mają różną budowę, niektóre są wysokie i szczupłe, inne są niższe i bardziej pulchne. Dlatego najważniejsze, żebyście zmierzyli obwody, przede wszystkim obwody nóżek. I one są, u nas oczywiście przy każdych majteczkach są podane te obwody. I nie mierzcie obwodu nogi w ten sposób, tylko właśnie tak jak idzie linia majtek, czyli na ukos. Majteczki sugerujemy wybierać się z dziećmi. Mamy kilka wzorów, które dzieciom się bardzo podobają. To najchętniej chłopcy zawsze wybierają właśnie te samochodziki. I jeszcze mamy straż pożarną, smoki. No, dziewczynki uwielbiają nosorożce, nie nosorożce, tylko jednorożce, motylki. Także najlepiej usiąść z dzieckiem przed komputerem czy z telefonem i niech sobie samo wybierze. Wtedy będzie dużo chętniej w takich majteczkach chodziło. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie pod filmem. Ja postaram się odpowiedzieć. Nie o odpiłuchowaniu, nie, ale jest dużo artykułów w sieci, na pewno dużo filmów.
Trzymam za Was kciuki w tej ciężkiej misji. Na pewno Wam się uda, w końcu każde dziecko się odpieluchuje. Powodzenia. Trzymajcie się, cześć.